Elo, elo, yo, yo, z tej strony Admiros, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pewnie na samym początku powiecie: hej Admirosie, co się dzieje? Czemu nie ma gry na ekranie? My chcemy Suicidical Dolphin Simulator 3000. Ale spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, będzie. Chciałem tylko na początku wam powiedzieć, czym jest G2A Deal. Otóż słuchajcie, dosłownie dzisiaj ruszyło G2A Deal, jest to nowa promocja na G2A. Link macie w opisie, jest to taki link, który po prostu, dzięki któremu możecie skorzystać z tej promocji, również jednocześnie wspierając mnie, czyli to jest taki link, który po prostu zbiera informacje, ile osób po prostu ode mnie kliknęło i po prostu skorzystało z tej promocji. No ale dobra, przejdźmy do szczegółów. Czym jest G2A Deal? Już wam tłumaczę. G2A Deal jest to coś jak PlayStation Network, czyli co miesiąc płacicie odpowiednią kwotę, czyli wykupujecie tak jakby taką subskrypcję i co miesiąc otrzymujecie w zamian za to gry. Zobaczcie, co miesiąc nowy pakiet fantastycznych gier w super cenie. Współpracując z twórcami gier daje mieć pakiet najlepszych gier i zniżek co miesiąc w super cenie. Wszystko dzięki jednej subskrypcji G2A Deal. Tak więc zobaczcie, mamy teraz luty, wszystko to ruszyło teraz i możecie wykupić subskrypcję za 1,5 euro, to są grosze, to nawet nie jest 10 zł, tak? No może około 10 zł, czyli to jest bardzo mało, a dostajecie, zobaczcie, Syberia 1, Syberia 2, Superhot, Dirt 3 oraz Lords of the Fallen. Rozumiecie to? Grę za 20 euro, łączny pakiet, łącznie te gry wszystkie na Steamie kosztują 71 euro, a wy to możecie mieć za 1,5 euro. Oczywiście jak widzicie tutaj, możecie kupić stałą subskrypcję, czyli za luty zapłacicie 1,5 euro, a kolejne miesiące, tutaj jest małym druczkiem napisane, 2,5 euro kolejne miesiące, czyli za kolejne miesiące tak jakby 2,5 euro będziecie płacić i będziecie dostawać jakieś losowe gry co miesiąc, tak? To jest pierwsza edycja, prawdopodobnie edycja druga będzie w marcu, czyli będzie kolejne gry będą w marcu. No i myślę, że się no, opłaca, tak? No bo w końcu dostajemy gry o wartości 71 euro za 1,5 euro. Ewentualnie, jeżeli chcemy jednorazową subskrypcję, to też jest opcja, czyli chcemy na przykład gry tylko z lutego, a nie chcemy już dalej później płacić G2A tak jakby za kolejne miesiące, to po prostu kupujemy sobie jednorazową subskrypcję za 2,5 euro i tak mamy gry o wartości 71 euro, czyli po prostu myślę, że się opłaca. No i oczywiście link macie w opisie, skorzystajcie z tego linku. Będzie to link, który was po prostu przekieruje was prosto tutaj na to, co tutaj widzicie i będziecie mogli sobie zamówić te super gierki. Tak więc myślę, że warto. Jak widzicie, sprzedanych już zostało 11 453 55. Wow, czyli całkiem sporo, to jest nowa akcja. Warto skorzystać i to tyle, myślę. Przejdźmy teraz do... Chwila, muszę sobie muzykę wyłączyć. W ogóle nie wiem, czy to słyszeliście tą muzykę. Nieistotne. Przejdźmy sobie teraz do gry, bo w końcu na tym ma polegać ten odcinek, tak? Chciałem wam pokazać grę, która się nazywa Suicidical Dolphin Simulator 3000, czyli jakby to nazwać, symulator samobójcy delfina 3000? Coś takiego? Dobra, ogólnie patrzcie, jesteśmy sobie takim delfinem, który chce popełnić samobójstwo i musimy po prostu... Jak najdalej... O, sterowanie jest trudne, oczywiście gram na padzie. O nie! Zobaczył mnie. Nikt nas nie może zobaczyć i musimy popełnić samobójstwo. O nie! Przegrałem. You survived, czyli jeżeli przeżywacie, no to... Jeżeli przeżywacie, to po prostu umieracie. Znaczy, nie to miałem na myśli. Jeżeli przeżywacie, no to jest koniec gry. Trzeba po prostu się zabić, czyli... Zabij się, delfinie, symulator 3000. I wcale nie widać tutaj siurka temu panu pod palmą. To wcale nie jest tak. Ta gra jest dozwolona. XD. Dobra. Sterowanie jest okropne, bo steruje się, jak to się mówi, bumperami. I tylko chyba bumperami. Więc no, nie jest łatwo. Trzeba po prostu to wyczuć. Troszkę sobie wcześniej w nią grałem, no i udało mi się. Oczywiście nasz delfin wygląda jak paruwa, ale to już pomijam ten fakt. O, chyba jest dobrze. Nie jest dobrze. Kurde, strasznie ciężko się steruje. Naprawdę. Miałem jakąś taką metodę fajną. No idź do przodu, delfin. No nie, już mnie zauważył. Fuck. Ten delfin ogarnie się w końcu. Wiecie co, czekajcie. Suicidical Dolphin. Dobra, jeszcze raz. Chciałem zobaczyć sterowanie, ale niestety tu się nie da. No nie, po prostu nie. Nie wiem czemu mam napis player 2. Dobra, przesunę sobie to troszeczkę. Zobaczcie, mam napis player 2, he?
Gdzie jest Player 1? Kim jest Player 1? I mamy muzykę ze Słonecznego Patrolu, więc mam nadzieję, że tutaj żadnych praw autorskich nie będzie za to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc będę starał się cały czas coś mówić. O, jestem już całkiem daleko. Jestem całkiem daleko. Jest, muszę w to trafić. Muszę się zabić. Nie! Już mnie goni. Już po mnie. No i dupa, zginąłem. Ta gra jest przerąbana, naprawdę. Dobra, wyskok. Dobra, ucieczka. Naprawdę, czy ja coś źle robię? Poczekajcie, posprawdzam wszystkie przyciski. Okej, okay, one player. Join. Nie, to się... Nie, to się tylko bumperami robi. Więc trzeba po prostu ogarniać. A ja nie ogarniam z tego, co widzę tutaj. Nie idzie mi to najlepiej. Wow, dwóch? Serio? Nie miałem szans. Nie miałem szans po prostu przeżyć. Come on. Kogo tu w ogóle postawił tego strażnika? Dobra, spróbujmy może podejść tak boczkiem troszkę. Zaraz zobaczycie, co w ogóle tutaj jest dalej. O, całkiem nieźle mi teraz idzie. Dobra, wpadnij w to. Nice. Nie! Fuck! What the... Co to miało być? Delfinie, nie rób mi tego! Halo! Panie delfin! Obróć się! Obróć się! Tutaj! Nie! Ło, 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 ło! Uciekam mu! Uciekam mu! Czy dam radę? No, nie, 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 dorwał mnie. Fuck, fuck, kurczę, naprawdę byłem strasznie blisko. Dobra. Jeszcze jedna próba. W końcu kiedyś musi się udać. Się mówi, kto nie próbuje, ten nie zyskuje. Czy jakoś tak, to nie. Dobra, spokojnie. Nie, on tak się obraca, że to jest po prostu masakra. Dobra, hop, hop, hop. Zamek z piasku, dobra. Rozejrzyjmy się, dobra. Oczywiście jest tutaj wszystko na czas. A spróbujmy w nich wpaść, tą panią i tego pana. Aha, pan parówka, tak go nazwijmy. To jest pan parówa. Dobrze mi idzie, wow. Nice. Muszę pominąć tych guardów. Leć, delfinku. I believe in you. Dobra, sneaky, sneaky. Bang, 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 przekradamy się. Haha, ale się przekradłem. Dobra, teraz ostrożnie. Nie, 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 dobrze, 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 delfinku. Dasz radę umrzeć. Chyba nie tak to powinno brzmieć. Dobra, ten ma strasznie duży zasięg, przeczekajmy tu. Dobra. Co będzie dalej? Co będzie dalej? Czyżby to już był koniec plaży i co teraz? Już coś tam się... O, come on! Wow, okej. Okay. Mamy ulicę. Czyżby to był koniec naszego delfina? Nie, no nie mówcie mi, że on utknął mi teraz tutaj. Come on! Delfinku, parówko. Parówko delfin. Dobra, chyba jest okej. Dobrze, dałem radę. Dał radę. Pan delfin dał radę. Dzień dobry. Halo. Witam bardzo serdecznie, panie samochodzie. Może on nie... O! O! You died! Congratulations! Wygrałem! Wygrałem! Umarłem! Dobra, ale potestujmy może inne rzeczy. Spróbujmy jeszcze raz. Przedostajmy się może gdzieś dalej. Co jest za miastem? Co kryje sobie miasto? Czy to może już jest koniec? Może ta gra jest po prostu taka krótka, że po prostu pełnienie sam... Okej, zaczyna się hardkorowo. A co jest tutaj? Ciekawe. Ucieknijmy w góry, w szchu. Jestem teraz górskim delfinem. Patrzcie, jak tutaj płynę po tych górach. Szchu, szchu, szchu. Dobra, dwóch nie mam szans, okej. Przeżyłem, dobra. Spróbujmy się dostać za ulicę i to chyba już będzie tyle w tej grze, tak mi się wydaje. Tutaj na minę weszliśmy. Dobra, na spokojnie, tak? Ten delfin jest do ogarnięcia, da się wszystko załatwić. Delfinie, leć.
Auć. Leć, delfinku, no na co czekasz? Nie! Fuck, fuck! Ło! Jest, udało mi się, jak ja to zrobiłem! Dostał spłet w plaskacza w twarz i nie zauważył nawet. To niezły ratownik. Dobra, spokojnie, delfinku. Wiem, że ci się uda. O, witam panią. O, pani piersi. Tak troszkę. Może ja sobie już pójdę. Dobra. Tum, wygrzewam się na plaży. Delfin się wygrzewa na plaży. Dobra, znudziło mi się. Dobra, lećmy dalej po prostu. Dobra, muszę przekroczyć tą ulicę. Co jest dalej? Delfin jest tak ciekawski. Jaki tu jest ruch straszliwy. Jak ten biedny delfin ma... Nie! O, come on! Chyba po prostu nie da się tam przedostać. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną próbę. Suicidical Dolphin. Bang. Pum, 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 pum. Turum, 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 tum. Pan Parówka. O nie! Co mu robisz? Oh, hello, panie Parówko. Przyjemnie? To wygląda źle. Idę sobie stąd po prostu. Koło ratunkowe, piłeczki, różnego rodzaju skałki, wszystko. Wszystko tutaj mają. Mało jest możliwości ogólnie, bo ta gra jest chyba w bardzo super wczesnym dostępie. Mało jest możliwości zabicia się. Poczekajmy. Hops. Nie. Delfinie, nie rób tego. Nie! Pan Parówka, proszę stąd odejść. Hops. Dobra, uciekam. Szu. Wow, przemknąłem się, nie za... You died! Serio? No przecież nic się takiego nie stało, nie wpadłem. No dobra, ale chcę jeszcze jedną próbę, bo się troszkę wciągnąłem, muszę wam powiedzieć. Całkiem się wciągnąłem w samobójczego Delfina Simulator 3000. Tak? On mnie nie widzi. Co?! Dobra, spróbuję uciec, ale czuję, że on mnie i tak dorwie. Wydaje mi się, że za ulicą już nic nie ma, tak? Więc no... Myślę, że nie ma... Nie survived. Co mnie złapało? Halo? Chyba nic. Ogólnie można grać w tą grę na dwie osoby, tak więc... Niestety chyba nie przez internet, tylko przez podzielony ekran albo na wspólnym ekranie, coś takiego. Tak więc ze znajomym możecie sobie się pobawić troszkę w symulator samobójczego delfina, tak o. I tyle. No. Dobra. Ostatnia próba. To już jest naprawdę ostatnia próba. Auć. To bolało. To na pewno bolało. Naszego delfina, ale nie chcemy, żeby on zginął nam tutaj, tylko chcemy się dostać na drugą stronę ulicy. Nie! Come on! Tak, jeszcze zatańcz wokół niego, jeszcze więcej guardów tutaj. Sterowanie jest... Oh my god, oh. Rozpędzony delfin wszystko przeleci. Ech, to był cytat jak coś. Kto wie, co to za cytat i kto tak powiedział, to pisze w komentarzu. Do wygrania jest całe nic. Zde. Dobra, lecimy! Dobra, nie dałem rady, no cóż, no zdarza się, tak? Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Suicidical Dolphin Simulator 3000! Czyli symulator delfina popełniającego samobójstwo 3000. Przypominam, tak jak mówiłem na początku, G2 Deal
Jeżeli chcecie skorzystać, chcecie tanie gierki, to link macie w opisie. Możecie skorzystać z tego linku i za 2,5 euro albo 1,5 euro zdobyć gry o wartości 70 euro. Tak więc tylko przypominam. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i mam nadzieję, że ten odcinek będzie miał milion łapek. To tak tylko mówię, ale i tak będzie miał mało, tak więc elo elo!